Tato, ale brama! To nic. Niech ucieknie. Chcesz poprowadzać? Ale ja się boję. Dlaczego? Że ucieknie. Nie. Ale trzymaj ze mną. No. Na początku mnie wieczorami silnie płakała do mamy. Tata, mamę zamknął, tata, mamę zamknął. To tłumaczę, może oni nie zamkną. Tata, kiedy mam wrócić? Ale tak mi się zdaje, że tak stopniowo ona się uspokaja. Tata! No. Naprawdę? No. Nie tak poważnie. Pytałam się, czy mama ci robiła jakieś krzywdę. Powiedziała nie. Mama nie robiła żadnej krzywdy. Puścimy ją? Okej. To ja uciekam! Zrobi! O czym pan rozmawia z córką dzisiaj tak? O wszystkim. Ona teraz potrzebuje najwięcej mnie. Często przytulić. Potrzebuje dużo opieki mojej. Niewielka miejscowość na Lubelszczyźnie. Do jednego z domostw podjeżdża kilka radiowozów. Policjanci cały dzień przeszukują rodzinny dom pana Mariana. Jego żona, 43-letnia Monika B., zostaje aresztowana. Zarzut? Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad ich córką, 9-letnią Julią. To zdjęcia sprzed kilku lat. Matka miała doprowadzać do ciężkich obrażeń ciała dziecka poprzez spowodowanie kontaktu skóry dziecka z nieustaloną żrącą substancją, w wyniku którego doszło właśnie do ciężkich obrażeń tego dziecka. Głównie są to obrażenia głowy, uszu, szyi, co spowodowało u tego dziecka uszczerbek na zdrowiu, który prawdopodobnie jest uszczerbkiem trwałym. Było to kilka lat takiej działalności matki, która doprowadziła do tego, że to dziecko właśnie jest w takim stanie, w jakim jest. Matka nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. 4 lata temu pokazywaliśmy w uwadze historię Julii i jej problemy ze zdrowiem. Julcia, co ty masz na buzi? Możesz nam powiedzieć, co to jest? Chrosty. Chrosty? Mhm. Czy one cię bolą, jak je dotykasz? Nie. Nie? Mm-mm. A gdzie jeszcze masz te chrosty? Tu i tu. Choroba dziecka to już trwa 7 lat, nie? Jakbym coś podejrzewał, to ja bym pierwszy zgłosił to niż tam ktoś inny, nie? Ja bym na to nie pozwolił, takie coś. Problemy Julii ze zdrowiem zaczęły się, kiedy dziewczynka miała 2 lata. Wtedy na twarzy pojawiły się zmiany skórne. Od rumienia przez stany zapalne, blizny, aż do nieodwracalnych ubytków tkanek w wyniku martwicy niezakaźnej. Dziewczynka straciła między innymi część prawego ucha. Zdiagnozowano też padaczkę lekooporną. To już widzę, że dostanie nowe pęcherze, bo buzia jest czerwona i zaczyna się tu rozdziawiać. Jutro będzie już sypana, bo widać, że tu się zaczyna. Rodzina szukała pomocy u wielu lekarzy. Nikt nie był w stanie zdiagnozować, co to za choroba. Julia trafiła m.in. do kliniki pediatrii i endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na co wskazywały te zmiany skórne u tego dziecka? Badaliśmy różne tkanki, nie tylko krew, ale również i skórę. Pod kątem zmian takich patomorfologicznych, jak i zmian genetycznych. I to na bardzo wysokim poziomie, wręcz kosmicznym poziomie. I efekt? Efekt bez rozpoznania. Próbowaliście na wszelkie sposoby zdiagnozować, a dziś, jeśli się potwierdzi, że były to jakieś obce substancje, to pasują te klocki do siebie teraz? Tak, oczywiście. Od samego początku braliśmy pod uwagę to, że te zmiany skórne wynikają z uszkodzenia powodowanego przez osobę. Natomiast nie przypuszczaliśmy, że to oczywiście może być najbliższa osoba dla tego dziecka. Patrząc na zmiany skórne, wystarczyłoby wylać taką substancję na skórę i ona się przecież spływa po ciele. I niestety te zmiany bliznowate, jakie występują u tej dziewczynki, no mogłyby sugerować taki ciąg zdarzeń. A po co takie rzeczy się dzieją? Intencje są różne, zwrócić na siebie uwagę. Są powody też materialne. Na chore dziecko zawsze można zgromadzić pieniądze. Jak i pewne zaburzenia psychiatryczne u takiej osoby.